ludzie żyją w bloku, w tłoku. Chcąc odnaleźć spokój po śmierci, trafiają na cmentarz, do kolejnego bloku, gdzie znowu są w tłoku. Tłok jest na cmentarzu, jak w naszym bloku. No jest w ścisku, bo tyle ludzi umiera, no. A tam to już jest nieważne, jak jest, tam, aby miejsce było i niedrogo. Pani Jadziu... Na Jadzie, się do mnie po śmierci, pani. No tak, pani Jadziu, wie pani co, u mojego teścia, u męża ojca, to jest ładny pomnik w 14 D. No i tam mój mąż tak, tam tych uren to można nastawiać, co się będziemy przejmować o miejsca. No przecież, a pan zobaczy, żywej duszy nie ma. Cisza, patrzeć, tylko takich jak pan, czy ktoś jeszcze, oj, jeszcze jakiś facet, to aż strach. Cała Europa zjechała, cała, jak to się mówi, cała Polska. Warszawiaków to mamy tutaj, rodowitych warszawiaków. I nic więcej nie mogę powiedzieć. Remontuję mur i to jest moja robota. Żeby nie uciekli. No taka jest prawda. Powinien właśnie być mur dookoła cmentarza, czy tego muru nie powinno być na przykład, żeby... Nie, no chyba nie, to było takie urażenie niefajne, groby i był samochodny, i tak samochody tu wjeżdżają, ale to chyba trochę tak trzeba było uszanować to miejsce, nie? Gdzieś musi być, a bloki też wszędzie stawiają. Wszyscy jesteśmy, jak to mówią, od Boga. Żyjemy i jak to mówię, odchodzimy, taka jest kolej życia. A że bloki postawione, to tak z tego. A teraz i tego nie postawią w tym ustroju. Będzie pan miał mieszkanie? Nie. Myślę, że jak to mówią, pokój trzeba sobie szykować za życia, być człowiekiem, być przygotowanym. No. Bóg jest wszechmocny, jest duchem wszechmocnym, jest dobrym miłością. Jest taki duch, to jest po prostu w ludzkim sercu. Wszechmocny. Wszystko stworzył, to wszystko z dobrej, umiłował człowieka przed stworzeniem świata. Mój stworzył mieć człowieka na nasze podobieństwo. Bóg tak samo ręce ma wszystko. Właśnie. To Syn Boży tak miał, a Bóg Ojciec, że ciała nie ma, ale może przybrać i zniknie. Stwarzał człowieka, robił ziemi, prochu, to ciało musiał przybrać. Zrobił, lepił, wtchnął duszę nieśmiertelną. W niego, tego człowieka, i człowiek po prostu z ziemi ciało takie przemienił, no, został. Jakbym się bała, to mnie pracowała. Dobrze, dziękuję. No i co dalej? Groby jeden obok drugiego leżą. Ale każdy ma swoje, jak to się mówi, i taka nawet jest piosenka, choć malutki, lecz własny. Czego ty gadasz? Co ty gadasz? Co ty gadasz? W blokach ludzie mają ciało. Idziemy na tamten świat, nie mamy ciała. Nie potrzebujemy się ubierać, nie potrzebujemy jeść. Nam żadnych potrzeb nie jest. Jesteśmy wolni od wszystkiego. Ciało po śmierci, a po co? To jest, wie pan, to już takie jest życie. Natomiast na cmentarzu to wszyscy żyją inaczej. Tu nie może być powiedzenia, że to jest tłok. To po prostu oni są razem, oni są jedno.